Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowy. Dzisiaj Wam zaprezentuję przykładowe parkury na brązową odznakę. Więc zapraszam Was do oglądania. Aby podejść do egzaminu na brązową odznakę, musi mieć ukończony 7 rok życia. Więc jak widzicie, wiek nie jest przeszkodą, tylko umiejętności, tak? Musimy mieć odpowiednie, by podejść do egzaminu. Jak przystąpimy do egzaminu na brązową odznakę, najpierw musimy zaliczyć część ujeżdżeniową, czyli czworobok. Jak zaliczymy czworobok, możemy przystąpić do egzaminu ze skoków. Parkour składa się z 6 przeszkód i wymagany jest jeden skok z kłusa ze wskazówką, a reszta oczywiście w galopie. Przedstawię Wam na filmie 2 przykładowe parkury na brązową odznakę. Jedna jest z kłusa na krzyżaka ze wskazówką. Zeskakujemy na lewą nogę i galopujemy do drugiej przeszkody, którą jest okser. Po okserze zeskakujemy na prawą nóżkę i jedziemy do trzeciej przeszkody, którą jest stacjonata. Po stacjonacie kolejną przeszkodą jest też stacjonata z prawego najazdu. I zeskakujemy na lewą nogę i z lewego najazdu na przeszkodę numer 5, którą jest okser. I po okserze galopujemy do 6 przeszkody, którą także jest okser. I po okserze przechodzimy do kłusa, do stępa, kłaniamy się przed komisją i zjeżdżamy z parkuru. Przedstawiam Wam drugi wariant parkuru na brązową odznakę. Pierwszy skok jest z kłusa, zagalopowanie po łuku, galopujemy do oksera. Po okserze na prawą nóżkę jest stacjonata, po której jedziemy w lewą stronę. I z lewego najazdu galopujemy na przeszkodę numer 4, którą jest stacjonata. Po stacjonacie galopujemy na prawą stronę i po łuku jest okser, po okserze stacjonatka i przechodzimy do kłusa, do stępa, ukłon i zjeżdżamy z parkuru. Mam nadzieję, że pomogłam Wam, przedstawiając przykładowe parkury na brązową odznakę i dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie nas. Tymczasem żegnam się z Wami. Pozdrawiam.